Witam was ponownie w grze Rise of the Ronin. Ja jestem Sarge i znajdujemy się w rezydencji Kaishu Katsu, gdzie czeka na nas też między innymi Yukichi Fukuzawa. Studiował medycynę i inżynierię w Ameryce i zdaje się mieć jakiś plan. Ciekawe, czy to nie będzie nawiązywać też do tego wątku ze szkoły medycznej, bo tam Fukuzawa się dość mocno angażował. No ale nawet jeśli będzie to coś innego, no to z chęcią też poznamy i tę historię. Hej! Ja z tobą chciałem pogadać, stary. Ah, good to see you. Sorry about our chat in Yoshiwara. I did mention I had something else to share with you, I believe. It's about my tuberculosis research, as you might have guessed. My time in America has taught me many things. Among them was a striking new theory that disease is caused by the presence of organisms so small they are invisible to the human eye. I remember Sawamura said there are poisons able to counteract others. If these organisms cause tuberculosis, what if we could poison them? Sorry to keep you waiting. Oh, have you too been entranced by Mr. Fukuzawa's grand hypothesis? Mr. Fortune is an expert in poisonous plants. I asked him to assist in looking into my theory. I'm afraid I have bad news on that front. I scoured my many books on the subject, but was unable to identify any plants that might suit your needs. Ah, that's a pity. Thank you for trying. I did, however, stumbled upon an interesting piece of local folklore. Did you know that the bamboo here produces small golden flowers only once every 120 years? When this happens, it releases a toxin-like substance from its roots. They say that an alchemist once used these toxins to cure a pulmonary disease. That sounds rather hard to believe. What do you think? Czyli rzeczywiście temat choroby jednak jest kontynuowany tak, jak na to liczyłem. Być może warto to sprawdzić. Yes, I agree. You know, I heard the bamboo at Ryusenji Temple is currently flowering. I think I just might go there. It's a long shot, but it's all I've got. I would be very glad if you decide to join me. Do come if you can. No i proszę bardzo. Czyli faktycznie wybierzemy się tam. Poza nagraniem standardowo rozdałem prezenty postaciom i dzięki temu też osiągnąłem wyższy poziom więzi u dwóch osób. Niech no tylko namierzę. Aritomo Yamagata. Poziom trzeci i za to dostałem lisią maskę z Shoka Sonjuku, a także kimono szermierza, no i dodatkowo jeszcze jakiś styl. Jeśli chodzi o tę maskę, no to mogę ją tutaj na razie założyć. A to kimono, czyli to będzie to, no więc dużo gorsze. Ale dobra, no na tę chwilę też załóżmy, tak dla odmiany. Jeśli chodzi o drugą postać, to będzie to Shosaku Narasaki. Zwiększona skuteczność lekarstwa, drzewko bonsai i puzderko na lekarstwa. Dobra. Tymczasem możemy skorzystać z szybkiej podróży i dostać się aż tutaj. Do regionu Meguro, gdzie jeszcze do tej pory mnie nie było, więc najlepiej będzie na początek udać się tu. A następnie wyruszyć konno. Tylko... Aha, bo to będzie w tym kierunku, czyli jednak ruszamy pod górkę, więc tutaj skorzystanie z lotni no nie za bardzo wchodzi w grę. Mam nadzieję, że gdzieś w ramach regionu Meguro znajdziemy jeszcze po drodze sztandar, żeby móc tutaj w przyszłości się przenosić szybką podróżą. No i żeby odkryć sobie pierwsze aktywności w ramach tego, że osiągniemy wtedy pierwszy poziom więzi. A jeśli nie, no to wykonanie tej misji więzi też powinno ten poziom w ramach danego regionu zwiększyć. Dobra, tutaj jest ogólnie obóz, ale na razie zostawiamy to w spokoju.
będzie opcja, żeby w przyszłości ewentualnie się tym zająć. Mam nadzieję, że to już pozostanie tutaj na mapie widoczne. No wydaje mi się, że tak. A tymczasem Fukuzawa gdzieś tutaj przed nami powinien czekać. Niestety nie widać żadnego sztandaru w okolicy. Więc na razie musimy się obejść smakiem. Mamy też pieska. Czyli będą trzy kolejne srebrne monety. Trochę tych monet też zużyłem jednak na prezenty. Wiem, że miałem już tego nie kupować, ale uznałem, że ostatnio miałem tak mało tych prezentów i to były na tyle unikalne, że ciężko je znaleźć gdzieś indziej do kupienia za zwykłe pieniądze, że jednak zdecydowałem się poświęcić ponad 100 srebrnych monet na te zakupy. No a tutaj możemy rzeczywiście ruszać. Thank you for coming. Unfortunately, I must be the bearer of bad news. I was turned away by the temple guard. He is on watch for burglars, apparently. Those bamboo flowers supposedly fetch a great sum on the market. If someone makes off with them, I won't know where to look for those toxins. Kto by pomyślał, że ktoś kupuje kwiaty bambusa? They're actually considered unlucky, but collectors do have unusual tastes. Czyli przyszła pora, aby pożyczyć więcej? I suppose we have little choice. This is our only chance. Who knows when the next bamboo tree will flower? Surely the temple won't mind if I just gather the soil from around the tree. Now, if Mr. Fortune's right, we just have to look for those small golden flowers. So, shall we make our way into the temple? No, możemy ruszać w każdej chwili. Ah, I must insist beforehand. Under no circumstances should you kill anyone. I can never stand for causing death in the pursuit of preserving life. Come on then. We should move when we will not be seen. Czyli znowu bez zabijania, okej. Spróbujmy w takim razie zmienić wyposażenie. Usuń i usuń. Zdaje się, że miałem jeszcze odaci, chociaż szczerze mówiąc... A, jest, dobra. Drewniane dwa miecze mam, okej. Ale chyba odaci też posiadałem drewniane. Czy to jednak też była ta broń, którą ja niestety sprzedałem? Bo katanę to wydaje mi się, że drewnianą sprzedałem rzeczywiście, a udaci jest drewniane, okej. To właśnie przy tym bym został. No i zobaczmy, jak duży jest to obszar. Cztery różne punkty, które musimy zbadać. Pokonać dwóch groźnych przeciwników przy okazji. Najbliżej będzie tutaj jak na razie. Byłoby idealnie na razie dostać się tutaj na górę. Czekajcie, tak spróbujmy. No, masakra, jak biegnę, to jest problem. Ale możemy na szczęście się przekraść. A, to tamten mnie wypatruje. Noż, come on, nie tak chcę zrobić. Na górę. I teraz tutaj wyżej. Myślę, że stąd będzie lepiej, zdecydowanie. Zerknijmy jeszcze, czy nie ma kogoś więcej oprócz tej dwójki. Ale chyba nie. Dobrze. Czyli pierwszych przeciwników udało się ogłuszyć. No i gdzie te kwiaty? To tutaj? A beautiful specimen, but no flowers to be seen. Still. The bamboo in Meguro is remarkable. I'll hold on to some for now. Dobra, czyli kontynuujemy dalej. Może znowu dostaniemy się wyżej i kogoś tutaj zaskoczymy. Bardzo dobrze. Oj, tam jeszcze mamy kolejnego. Zanim się odwróci, to podejdźmy bliżej. No dobra, jak już jesteśmy z tej strony, no to sprawdźmy to.
O, mamy większego delikwenta, niestety. To chyba tutaj bez walki się nie obejdzie, coś mi się wydaje. No niestety, musiał się kurde odwrócić. No i w takiej sytuacji wyciągamy Odachi. No, te obrażenia teraz dużo słabsze. Jeszcze raz. Kolejny. A ty tutaj sobie spałeś, czy jak? Jedaczysko. Nie był w stanie za wiele zrobić. To niczego tutaj nie pilnowaliście. A jest jednak skrzynka, dobra. Wow, zwój zręczności. Między innymi oczywiście. No a jeśli chodzi o te kwiaty bambusa, one muszą tutaj gdzieś być. Z tej strony. There are no possums here either. Let's look elsewhere. Dobra, po obu stronach. Podobna odległość tak naprawdę do przebycia. Tego pomieszczenia o dziwo nikt nie pilnuje, ale też i nie ma czego pilnować. How dare you make light of me? Who do you think you are? O kurde, Aleksandria się tutaj pojawiła. No to musisz na mnie poczekać, bo widzę, że właśnie z tej strony mamy kolejny sztandar, a to oznacza, że tam może być już końcowa faza tego obszaru. Dobra, czyli na to nie wejdę, ale tutaj mogę ich zaskoczyć nadal. O, to będzie ten potężniejszy. A ten skubany kurde był na tyle daleko, że nie zdążyłem. Dobra, dobijmy go już. Mamy. Mamy cel opcjonalny zaliczony. Pięknie. Jeszcze ty. Trochę za wcześnie próbowałem to kontrować. Na razie chyba wszyscy. Zbieramy. No i co? Rzeczywiście nam zostało ostatnie miejsce tam. Udamy się do tej Aleksandrii. A tu jest jeszcze mniejsza skrzynka, którą możemy otworzyć. Czemu nie? Dajcie mi lepiej, kurczę, jakieś prezenty, bo ciągle muszę ich sporo kupować, żeby później rozdawać i dbać o te więzi. A i tutaj się okazało, że po drugiej stronie jak najbardziej mamy. Spoko. A właśnie, ten żółty lotos, już dawno tego nie wykorzystałem, a pewnie zgromadziliśmy tego już całkiem sporo, żeby nieco więcej karmy zgromadzić też i wydać później na punkty umiejętności. No dobra, ruszamy zatem tutaj. Nie wiem, czy w końcu tutaj wznieść ten sztandar? Jakaś amunicja może uzupełniona czy coś? To nie mogę nawet z nią gadać. Okej. Proszę. I'll teach you a lesson. O kurde. Yeah! All right, you blasphemous vandals. Allow me to administer your last rites. Honorable sir, please hear us out. In the West, they say their organism is so small. Hold your tongue, boy! I don't give a damn! Now prepare yourself! Hey, serio! So we meet again. It seems we must work together. Not that I want to. A jednak... A ja nie mogę tego unieść, niestety. Myślałem, że jego atak jednak przerwę.
Ładnie. I'm beginning to enjoy this. Wow, jeszcze inny atak. Kurde, to jest jeszcze dłużej utrzymane w powietrzu. Not bad. Even I felt that last one. Tutaj zabrakło, ale nie szkodzi, bo już prawie go pokonaliśmy. Dobra. Venerable sir, please be calm yourself. It's not the bamboo blossoms we want. You don't seem like ordinary Bograz. What is your business here? My name is Yukichi Fukuzawa. I'm a scholar of medicine. Can I take some soil from around that tree? For medical purposes, of course. I would have beaten you Breckenbrew if you were another one after those flowers. But it's the soil you want. Haha! Take what you need. We did it. And without spilling any blood. O to chodziło. Who gave you the idea to use the soil for medical purposes? That would be Mr. Robert Fortune. Huh. Of course he did. He's a sharp one. Kindly, give me some of that soil. I'm not sure I should. Should we give some to her and have her tell us more? Ciekawe. Tak to wygląda, że trochę tutaj podejmujemy tę decyzję. Oczywiście nie ufam jej do końca, ale z drugiej strony może też coś nam to później przyniesie w przyszłości pozytywnego. Thank you. I believe this soil might hold the key to a cure for tuberculosis. And I'm not about to lose more of my soldiers to that foul disease. There she goes. She seemed certain that this soil is the key. Could we really be closer to curing tuberculosis? Doubt breeds nothing. Faith breeds the God's blessing. So says one of our teachings. Go forward with an unclouded heart. As you say, I must have faith. There is no time to waste. I will begin studying the soil at once. I will produce results. You'll see. I will make my mark on our country. No, on the entire medical field. Just watch. Faktycznie robimy postępy i oczywiście tak jak sądziłem, że ten mężczyzna będzie kolejną osobą, z którą będziemy nawiązywać jakieś więzi. Ciekawe, gdzie się pojawi, gdzie możemy go teraz spotkać. Okej, mamy nową broń przy okazji. I kimono nowoczesnego wasala. Jest region Meguro. No, przynajmniej widzimy, gdzie się można udać na tę chwilę. Ja bym sprawdził to, co sobie tutaj odblokowaliśmy. Kapelusz słomkowy, ale to kimono. Kurczę, no niestety to będzie coś słabszego. I to dużo słabszego, szczerze mówiąc. Tak się prezentuje. No ale zmieńmy z powrotem może na ten strój bojowy mimo wszystko. No i ta broń jeszcze, to możemy też sprawdzić. Też legendarna. Tylko gdzie ją będziemy mieli? To ta katana. Czyli też, kurczę, gorsza od tych aktualnie wykorzystywanych przeze mnie. Prawdę mówiąc, na dzisiejszy odcinek to planowałem wykorzystać troszkę Dao. Więc ja sobie to wezmę. Dao nieśmiertelnego może. A jeśli chodzi o drugą broń... A może ta szabla rycerza? Niech będzie.
A właśnie, bo piszecie też o tym, żeby starać się rozwijać więzi, na przykład tutaj ze zwolennikami szogunatu, że można to rozwijać poprzez kupowanie przedmiotów w odpowiedniej bazie. No i mimo, że sporo przedmiotów kupiłem, to prawie nic nie zwiększyło to tego paska. Więc wydaje mi się, że ja po prostu muszę wykonywać misje i prędzej czy później się to faktycznie ulepszy w jakiś sposób. A tutaj powiem wam, że jak już jesteśmy w tej okolicy, to zajmijmy się jeszcze może tym obozem. Niejako przy okazji zajrzymy też do sztandaru, aby mieć tutaj faktycznie ten punkt szybkiej podróży. No i rozwijać sobie więź z tym regionem, bo jest jeszcze mnóstwo aktywności, widzę tutaj, które nie są w ogóle widoczne. No ale to oczywiście też będzie kwestia czasu. A tam nie wyglądało to na zbyt duży obóz, szczerze mówiąc, jak tak przejeżdżaliśmy, więc podejrzewam, że wystarczy tylko tam kilku przeciwników pokonać. Znowu w tym samym miejscu spotykamy psiego pielgrzyma. Czyli kolejne 3 srebrne monety nam wpadają. Naprawdę brakuje mi w tej grze jakiejś większej możliwości na to, żeby sobie pofarmić te srebrne monety, bo jest ich zdecydowanie za mało, jak na to, co możemy za te srebrne monety kupować. Niemożliwe jest tak naprawdę wykupić wszystko, co bym chciał. No i tak jak myślałem, tylko 5 przeciwników, w tym jeden nieco groźniejszy i 2 obok siebie. A nie, to drugi jest też nieco dalej mimo wszystko. Ten tutaj to w ogóle sobie przysnął chyba. Oj, serio, naprawdę? No nie mówcie mi, że on mnie widzi, no kurde. Dobra, trudno. I oczywiście muszę tutaj zawalczyć już w tym momencie. No nie szkodzi. Ładnie. To jest ta szabla. A drugi przeciwnik jest tu. Patrzcie! Tamten jak próbował, kurczę. Trafiłem go, ale słabo. Pięknie. Miałem chwilę na to, żeby zadać krytyczne obrażenia. Szkoda, że z tego nie skorzystałem. Oż ty. Oczywiście, że musiałeś sobie to podpalić. Wiem, że mam też rozbłysk ki gotowy, ale to sobie zachowam na potężniejszego przeciwnika. Ej, ciekawe są te wykończenia. Zmieńmy tymczasem broń na Dao. No i ciebie pokonam właśnie. Najbardziej efektowna moim zdaniem broń w tej grze. Uwielbiam patrzeć, jak nasz główny bohater tym walczy. A, to tutaj przy okazji mamy też zbiega. Shuzen Nagaya. Widzicie, że taka aktywność też zwiększa więź. Dobra. Zaskoczymy cię. I przy okazji jest też skrzynka, którą też otworzymy. A, myślałem, że zdążę go załatwić, zanim zaatakuje w ogóle. Pięknie. Rewelacja. Zbieg pokonany. Do tego jeszcze przejęliśmy dany obóz i za chwileczkę też otworzymy tę skrzynkę. No, już mamy drugi poziom więzi. Poodkrywane kolejne aktywności. Super. A patrzcie, tutaj 2 srebrne monety, o dziwo. Czyli jednak nie jest to reguła, że za każdym razem będą 3. Ale to w końcu już nie wiem, od czego ma to niby zależeć. Tutaj zagraniczna książka wreszcie, którą możemy przekazać Igasiciemu. I mamy bikorn. Mieliśmy już takie nakrycie głowy wcześniej, tylko że wówczas nie było to legendarne nakrycie, jeśli dobrze pamiętam. Więc też za chwileczkę to sobie zaktualizujemy. Pytanie, jakie to są statystyki tego. Okej. Dobra, wracamy do opaski wojownika, ale serio, przydałoby się coś lepszego. Oprócz maski, która by zakrywała twarz.
Wow, mamy dwóch zbiegów tutaj. Mia z Hira i Saki z Atago. Dobra, idziemy w takim razie jeszcze zawalczyć z tą dwójką. Tylko zastanawiam się, czy nie powinienem w takim razie wybrać sobie możliwie jak najlepszej broni. Bo w tym momencie działam, kurczę, tutaj z tymi, które nie są aż tak rozwinięte. W sensie więzi z taką bronią. No i dodatkowo nie mamy obrażeń bazowych aż tak wysokich. Pytanie, czy wejście tutaj jest od góry, czy od dołu bardziej? No bo na to nie wskoczę. Kurczę, to gdzieś chyba tam muszę próbować w takim razie. Spróbujemy. Tak, już widzę, że są schody, więc korzystamy z nich. A, tylko że... Okej, to wszystko jasne, bo już tutaj byłem w ramach tej misji więzi. No chyba, że teraz mogę otwierać tamte drzwi, no ale już nie będę teraz sprawdzał, skoro wiemy, że jest tutaj normalnie wejście. O! Ale to nie jesteście wy. Nie mamy tutaj tych zbiegów, tylko nieco dalej. Dobrze. Ojejku, ale obrażenia to słabe zadajemy tą bronią, naprawdę. Może faktycznie powinniśmy... Kurczę, zmienić! Jeszcze nas otruł w dodatku. Najgorzej. Aj, niedobrze, niedobrze. No bo jak tak dalej pójdzie, to ja naprawdę zmienię za chwileczkę tę broń, bo... Mam takie poczucie, jakbym w ogóle krzywdy tutaj im nie robił. Już prędzej z łuku byłem w stanie. Aczkolwiek też nie wiem, czy ja w trakcie walki mogę sobie to tak zmienić bezpośrednio. Ja cię kręcę, nawet obrażenia krytyczne są takie słabe. Dobra, wreszcie. Jeden będzie załatwiony i jeszcze drugi, szybko. Noż, come on, był za daleko. Teraz spróbujemy. Nie, jeśli ja tylko mogę, to muszę zmienić jednak tę broń, bo to naprawdę nie ma sensu. Widzę i mogę jak najbardziej zmieniać. Czyli wracamy do katany, która, szczerze mówiąc, nie ma aż tak dużo większych tych obrażeń, ale odaci. Odaci to jest na pewno coś, co da te obrażenia sporo większe. 411. Dobra, lecimy. I zmieńmy właśnie na to. Mamy odpowiedni styl. No i od razu lepiej, kurczę. Widać tę różnicę, co? A teraz mamy jednego i drugiego zbiega. O, proszę bardzo. Udało się zaskoczyć, na szczęście. Rewelka. Świetnie, świetnie. Dwa miecze prawości w nagrodę. I skradziony miecz rodowy. Możemy od razu rzucić na to okiem. To jest ten skradziony miecz rodowy. A jeśli chodzi o dwa miecze... Te dwa miecze prawości, to było to. Czyli też najlepsze dwa miecze, jakie do tej pory mieliśmy. No i spoko. Więc od razu ruszymy dalej. Mamy tutaj zdjęcie Meguro Fuji. Dobra, no. Nie korzystamy już nawet ze szybkiej podróży, biorąc pod uwagę, jak blisko jesteśmy tego jednego sztandaru. A tutaj... Tutaj nawet będziemy w stanie sobie kawałek przynajmniej przelecieć na lotni. No ale dalej już przejedziemy konno. I może nawet szybko doprowadzimy do sytuacji, kiedy mamy już ten trzeci poziom więzi, a tym samym oznaczone wszystkie pozostałe rzeczy do zrobienia w tym regionie. Zobaczymy. Tutaj też jestem dość wysoko, żeby sobie polecieć. No ale dobra, już po prostu zróbmy tak. Albo z tego miejsca. Możemy spróbować. Tym bardziej, że tutaj za chwileczkę też damy radę. Mam nadzieję, że damy radę, aby spokojnie dolecieć na drugą stronę. No nie wierzę. Oby tutaj było jakieś przejście, bo inaczej będzie ciężko. No tak niewiele zabrakło, żeby się dostać. Niesamowite po prostu. Dobra, tam mamy ogólnie sztandar.
Ale mnie interesuje to zdjęcie do zrobienia. Jeszcze sprawdźmy tylko, o co chodzi. Zrób zdjęcie przepięknego przełomu, do którego wpada rzeka Meguro. To zobaczmy. Okej. No i kolejna rzecz, tutaj ten chram jeszcze. No i to właśnie pozwoli osiągnąć trzeci poziom więzi i oznaczyć sobie pozostałe rzeczy do zrobienia. Tędy mogę się przedostać, a może nawet muszę konkretnie tą stroną. Dobra, teraz tam, o ile tutaj niczego nie ma, wygląda na to, że nie. Czyli trochę naokoło chyba przejdziemy siłą rzeczy. Zobaczmy tutaj. Słychać już kotka, więc będziemy tutaj mieli rzeczywiście, ale jak się dostać na górę? Bo tędy chyba jednak nie dam rady. Nie ma żadnego też uchwytu? Może tu przeoczyłem? A faktycznie. To chyba bardzo mocno muszę naokoło przejść, żeby dostać się do konkretnego celu. No proszę. I tutaj też jest chyba droga. Chociaż to akurat może niekoniecznie. Idźmy na razie tędy. Później ewentualnie pomyślimy. Tu na górę nie przejdę. No. Troszkę mam teraz zagwozdkę. Spróbujemy jednak jeszcze tutaj. Bo może dobrze mi się wydawało, że jest tam opcja, żeby przelecieć jakoś na górę, czy nie? Kurczę, chyba jednak nie. No dobra, tutaj będzie chyba najłatwiej. Ale patrzcie, czy ja będę w stanie tak polecieć? Na szczęście tak, i mamy przy okazji jeszcze kotka. Więź się z usługumo dają. Tutaj właśnie ten sztandar. Mamy poziom trzeci. No i ostatecznie jeszcze poprosimy o punkt umiejętności. Jak to kolekcja ukończona? A dobra, to już wszystko jest. Spoko. Poszło lepiej niż myślałem w takim razie. No to wobec tego zajmiemy się jeszcze rozmowami z towarzyszami tak na koniec. Dwie osoby, z którymi chciałem pogadać, czyli Shosaku Narasaki i Aritomo Yamagata. Teraz, żeby sobie tylko przypomnieć, gdzie kogoś jesteśmy w stanie spotkać. Posiadłość klanu Choshu przede wszystkim. Wykorzystajmy fakt, że mamy tutaj nową rozmowę dostępną. Aritomo to był ten tutaj. O, there you are. Need something? Damy mu coś na początek jeszcze. O, mam teraz tych prezentów właśnie troszkę więcej przynajmniej. This is great. A jeśli chodzi o rozmowę? Oh, all right, I suppose. Czym dla ciebie jest sztuka walki? Put simply, it is a means to both carry out one's aspirations and to protect others. That is why I never neglect my training. One must strive to become ever stronger, if there are things one wishes to protect. The same can be said of a nation. Indeed, Japan must build its military strength, lest its land and people be swallowed by Western powers. We will need a strong army to build a government for our people that is capable of withstanding foreign pressures. Don't you agree? No to jest raczej sprawa oczywista. Nie sposób się nie zgodzić. Oh, I see. That concludes business.
No i dobra, tutaj będzie wszystko. Jeszcze tak z ciekawości zerknę tu. O, posiadłość tam, gdzie ninja też spotkamy. Ciekawe, czy nie warto tutaj się dostać, ale no jednak na początek niech to będzie Shosaku Narasaki w szkole medycznej Kanda. Zobaczymy, co nowego powiesz. Do I look like I have the time for chi- Może, żeby cię trochę zachęcić, to proszę. You've done well. Nie. Jeszcze jedna rzecz. Try to stay out of trouble, you hear? Nie chciałem przerywać, tylko pogadać. Me. Czy są życia, których nawet lekarz nie jest w stanie uratować? Do you really have to ask? I can't count the amount of times I've been at the patient's deathbed. I'm a man, not a god. I can't do the impossible. I couldn't save everyone if I were to spend the rest of my life trying. That doesn't mean I don't try my damnedest to save whoever I can. What else can a doctor do? No właśnie, no musisz się starać o rzeczy. Suits me. Try to stay out of trouble, you hear? No i teraz rzeczywiście do posiadłości ninja jeszcze się przeniesiemy i zobaczymy, czy jest opcja, żeby tutaj więcej pogadać. I tego nowego towarzysza to nawet tutaj już spotkamy. Been working hard? What do you want? No zacznijmy od prezentu. O, nie mam niczego oznaczonego serduszkiem niestety. You know your stuff. Na razie to musi wystarczyć. Get on with it then. Cechuje cię nadludzka siła. I'm guessing you heard about the time I carried 16 barrels of rice at once. Though I personally don't consider that much of an achievement. Or perhaps the time I hoisted a large temple bell. Well, it may have been sizable, but it was also hollow, so it wasn't much trouble at all. You see, great feats are not carried out by brute strength, but mental preparation. All human beings are capable of the extraordinary, if they set their minds to it. No i jak się okazuje, czasem też sama siła to nie wszystko, żeby wygrać pojedynek, co? If you say so. See you. Kiedy ja będę sobie poza nagraniem rozdawać kolejne prezenty, no to właściwie zanim to zrobię, zajrzyjmy jeszcze do encyklopedii. Mamy nowy obszar, ten, który odwiedzaliśmy dzisiaj i kończyliśmy na 100%, czyli Meguro. No i poza tym coś na temat tej postaci Motsuga i Takeda. Ale też nie wszystko. Chyba coś się tam zaktualizowało jeszcze. Nie jestem tylko pewien, na czyj temat. A, Fukuzawa. Zdobywa towary z czarnych okrętów oraz sadzonki bambusa. Zbliżywszy się do wynalezienia leku na suchoty, wyraża nadzieję, że jego badania odcisną piętno nie tylko na Japonii, ale i na całej medycynie. No i jeśli dodatkowo chodzi o wyposażenie, to tutaj już nic legendarnego chyba nie otrzymywałem. Tutaj łuk jest już też lepszy dostępny, tylko że zielony. No a tutaj faktycznie, jeśli coś nowego, to tylko dużo słabszego wpadło. Tutaj też brak legendarnych. Buty, zapinane buty wędrowca. No i akcesoria. I znowu, kurczę, już niedawno przecież sprzedałem, a teraz już ponad 400 sztuk. Jeśli chodzi o cały ekwipunek. No dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał i oczekujcie na następny. Cześć!